Cowboy i Patrick. Patrick to jest Dziemek, tak? Tak, drużyna Psylonu to jest drużyna Tapczana, który był kapitanem. Tapczan w swojej drużynie ma Bartka, Devo, Fejta i Wolforta. Widzieliśmy, że drużyny się przygotowywały, trochę ze sobą pograły już, no i zobaczymy, jak to się przełoży na tę rozgrywkę. Mapa oczywiście, po raz kolejny to już mówię, The Overpass. No i zaczęli runda pistoletowa. Terroryści, tutaj widzę trójka, aż poszła Feniksem dwóch pod B, także prawdopodobnie będziemy tutaj mieli wjazd na bombsite B. Dość ciekawe wejście, zobaczmy, bo już lecą flesze. Wienus tutaj, nie wiem czemu, chyba rotował na A, a tymczasem Epsilon już sobie wchodzi, Tao z pierwszym fragiem. Ładnie zaczyna Tao tą rozgrywkę. Fraga dokłada Wolford, już przewaga po stronie Epsilonu. Jest frag od Bartka, 5-2, tam jeszcze Dziemek. No ale pada zabity przez Bartka. No i Costa sam na 5, bez większych szans. Dobre wejście Epsilonu, Patryk, w tej pierwszej rundzie. No można powiedzieć rewelacyjne, no weszli bez żadnej straty. Chyba troszeczkę źle ustawieni znowu po raz kolejny. No mamy problem tutaj z zawodnikami po stronie antyterrorystów właśnie, żeby dobrze się poustawiać. Bienus też chyba w nieodpowiednim momencie wybrał rotację, chociaż tak czy inaczej by był odcięty smokiem, także nie pomógłby swojej drużynie w tym momencie. Dobre smoki, dobre wejście, no i mamy 1-0 dla Epsilonu, który naprawdę no, pokazał, że coś tam sobie przygotowali. To nie było wejście bez sensu, to nie było wejście na hura. No i mamy pierwszą rundę dla nich. No wiecie, co chcą zagrać w tej pistoletówce? Teraz runda druga, zobaczmy, bo tam jest kogoś sprytnie ustawiony, już mocno pobijał Tao. Tao jednak daje radę zabić LKN, no mimo tego, że ma tylko 20 HP, udało mu się sfragować i zrobić przewagę dla swojej drużyny. 5-4 przewaga, tutaj Bartek próbował wejść monsterem na B, ale teraz dobrze jednak Dziemek. I mamy 4-4, przy czym właśnie tak jak mówiłem, Tao tylko 20 HP. Voidlight! To jakieś skanowanko. Voidlight, dziękuję za... Suba, witamy Cię w koksach. Witamy w koksach. Wojtek, w dobrym momencie wpadłeś na kanał, bo właśnie rozgrywamy mecz w ramach projektu GoGo CSGO. To już jest czwarty etap, mecz pomiędzy Betą a Epsilonem. Jak na razie 1-0 dla Epsilonu. Teraz przekupili tutaj gracze teamu Beta, co mieli, czyli kewlary, pistolety. No i zobaczmy do Bienusy. Oj, ładny Bienus. Ładnie tej broni, tej długiej, tutaj troszeczkę chyba za długo, ale jest Devo. No i dwa fragi od niego tam na współę z Wolfortem zabija właśnie Bienusa szalejącego z Diglem na BS-ie. Sytuacja 2-3, ale zobacz jak bardzo poobijani są terroryści. Teo 6-20 Devo, no i już leży Devo. Walczy tam jeszcze Wolford, od niego teraz dużo zależy. Wolford wymianę z, tam z zawodnikiem, z Dziemkiem w banku. Dziemek będzie teraz tutaj sprytnie robił pracę. Wolford chyba się nie zorientuje. Tapczan nie zauważy. Ładnie, ładnie, pięknie teraz Dziemek. Dwa fragi Dziemek od niego. To była runda Dziemka zdecydowanie. No w sumie zdobył tych fragów aż 4. Sytuacja 2-1. Beta przegrywa. Tam chyba jakieś nieporozumienie pomiędzy zawodnikami. Tao zginął. Wolford jakoś tak późno, miałem wrażenie, się obrócił. Nie dał rady zabić Dziemka. No i mamy 1-1. Tutaj tak naprawdę każdy z zawodników na tym etapie, myślę, może już mieć przebłyski, może mieć dobre rundy. No cztery fragi. Taką rundę właśnie miał Dziemek. To jego runda. Sam sobie poradził. Tutaj naprawdę jeszcze wygrywa tego klacza 1-2. No i tym razem, ale terroryści widzimy, że jeszcze by pozwolili sobie na zakup broni. Mamy kałaszki, mało fleszy, mało smoków i to może być utrudnienie w tej rundzie. Będzie wejście terrorystom długo, widzimy trzech, Tao na środku będzie kontrolował Feniksa. Nie mam radaru niestety, nie wiem czemu. Bym musiał grę przeładować, no niestety, poczekajcie chwilę. Radar momencie jest tajny, ja też nie mam radaru. Też nie masz? Aha. Też nie mam. No zobaczę jak przeładuję jak CS-a. Bo bez radaru to się głupio komentuje. Nie widać za bardzo, gdzie tam się rozbiegają. No, teraz sprawdzę, może załadował ci się Patryk Radar, czy ja nie wiem, czy przez tego Ebota, czy ja mam, nie. Załadował mi się. Załadował mi się po tak? Rekonekcie. No to zaraz zobaczymy. W każdym razie gra. Wszystko gra. Tutaj wybrali sobie bombsite, a tym razem tam jest Bienus. Bienus jak na razie dobrze refraguje, no ale Wolford z refragiem. Jeszcze jest Dziemek. Ten bohater poprzedniej rundy. Dwa fragi od Dziemka, jest frag od Bienusa, no i teraz Devo. Sam na czterech, dwa fragi od niego. Devo może to zrobić, aż tylko ale już dobry koniec. Ale już koniec. Ale zleciał ten mecz. Mamy po rundzie. Mamy po rundzie, no. Dobra obrona, widzieliśmy to wejście też, tak jak mówiliśmy. Zabrakło fleszy, zabrakło smoków terrorystom. 2-1.
No i rzeczywiście, rzeczywiście nie spodziewałem się, że akurat Dziemek będzie tą główną postacią na samym początku w drużynie Bety. Jestem troszeczkę zdziwiony. Wydawało mi się, że może Kosta, może LKE, no. A tu jednak Dziemek w formie. Bienus tam też. No tak, tutaj ciekawy też jestem właśnie, z jaką formą trafi zawodnicy. No Dziemek na pewno trafił z formą mocno, bo to były dwa fragi. Fraga dorzuca też Kosta, mi dorzuca kolejnego. Tao teraz staje sam na pięciu. Tao, czy da radę zabić Dziemka? Nie daje rady. Proszę bardzo. Kolejne trzy fragi dorzuca Dziemek. Zobaczmy, jak to teraz wygląda. Dziemek 9 na 2, już! Także zobaczcie, on tutaj więcej sfragował niż cała reszta drużyny. Cała czwórka ma mniej fragów niż sam Dziemek. Bienus 3, 2 fragi, Kosta, Space Cowboy 1 i LKN na razie 0 fragów. Po drugiej stronie terrorystów Devo 5, 3 Wolford, Tao 2, 2 Bartek i Fate jak na razie bez fraga. No i kolejna runda na fullu jednej i drugiej drużyny. Terroryści już obkupieni, już są granaty. No troszeczkę lepiej tutaj będzie. Zagrają chyba takim standardem, bo widzimy, że rozrzuceni po całej mapie. No, a mocne, a jednak wydaje się, że grają tutaj zawodnicy Teamu Beta. Znowu Dziemek, na długiej wyciąga Wolforda, tymczasem Bartek jeszcze wchodzi tam na galerię. No i zabija Space Cowboya, LKN zorientował się w tym, gdzie jest Bartek. Jest frag od niego, jest 4 na 3, przewaga po stronie antyterrorystów. Tao teraz już tam wraca do kolegów, chyba jednak wybiorą bombsite B teraz gracze Epsilonu. Beta jak na razie bardzo solidnie, bardzo dobrze. Bienus tutaj już przerotował, jest na balkoniku. Będzie pomagał tam LKN w obronie tego bombside'u. Epsilon czeka, ustawieni przed B. Mają jeszcze 45 sekund, także to na spokojnie mogą przeczekać te smoki. Chociaż teraz jeszcze Bienus dorzucił smoka na galerię. Czasu coraz mniej, już wchodzą monsterem LKN-u. Wychylali swoje pierwsze frag od niego. Ładna głowa od LKN-u. Tam jeszcze tarczą galerią, ale pada LKN, no świetnie tutaj za tych toksików. Bienus oczywiście pomógł. Bardzo ładnie, bardzo pewnie teraz LKN. Tak. Bardzo ładnie, bardzo pewnie LKN tutaj teraz zagrał jeszcze tam na sam koniec. Bienus oczywiście mu pomógł z góry, no ale LKN tak się wydawało, że mógł zakończyć sobie też tą rundę, także ze spokojem. Wejście po raz kolejny nieudane. Brakuje smoków, brakuje nade'ów, może jakiegoś mołotowa na beczki, no coś by trzeba było pomyśleć. No ciężko było przez dwa dni czy trzy przetrenować wszystkie mapy, to jest proste, ale... No i teraz zobaczmy, bo taki fake chcieli zrobić gracze Epsilonu na bombsite B, ale fake kompletnie nieudany. Space Cowboy i LKN poradzili sobie z tym bez problemu. Tymczasem pozostała dwójka graczy Epsilonu już pędzi długą. Tam jest jednak Patryk. No Patryk, myślę, że powinien to zrobić. Patryk po flashu wychyla i raz i będzie drugi frag. Nie, Patryk jednak wycofuje. Teraz wychyli na Devo, no i zabija go bez problemu. Ależ forma, Dziemka, normalnie wam powiem, niesamowicie to wygląda. 12 na 2 już. 12 na 2. Niesamowicie sobie dobrze radzi tutaj. No tak jak powiedziałem, ja bym tu się gwiazd spodziewał po innych zawodnikach, że będą gwiazdami w tym spotkaniu. A tu jednak Dziemek, no od samego początku poczuł chyba wiatr w żagle. Teraz mamy jakieś standardowe zagrania antyterrorystów. Widzimy, że próbują tutaj dojechać fontannę. Już są praktycznie przy respie zawodników Tera, ale oni na razie czekają, także tutaj poleciało Tao, na pewno spodziewa się mega rusha, czy mega przejęcia właśnie tej pozycji. Wymiana, tapczan już tylko 21 HP, Bartek tymczasem wchodzi na BSB i już wyhaczył zawodnika antyterrorystów. Brawo Bartek. No czekaliśmy Patryk, aż Bartek uruchomi tę swoją AWP. Wreszcie w tej rundzie to zrobił, jest pierwszy frag właśnie dla Bartka. Zrobił przewagę swojej drużynie, ale zobacz Patryk, to jest też fajne, że mimo tego, że Epsilon, że Beta prowadzi już 5 do 1, to i tak w tej rundzie postanowi zagrać coś niestandardowego, jakoś tutaj zaskoczyć swoich przeciwników. No tak, ale w momencie, kiedy to zaskoczenie już na samym początku nie wyszło, powinna być rotacja z powrotem na BS-a, no bo jednak widzimy, że Bartek sobie wszedł i ta runda prawdopodobnie będzie przegrana. Bartek już zdążył się dobrze ustawić, tutaj jest jeszcze dwóch zawodników antyterrorystów, ale na pięciu tero plecy robi Space Cowboy, ale Devo też tam pilnuje. Będzie próba tutaj przejścia przez smoka i to się zakończy. Nie, nawet się nie zakończyło źle, bo Devo sobie daje radę, czyli no bardzo fajnie, że chcieli zaskoczyć, ale jeżeli nie udało się zaskoczyć, no to jednak... Wskazane jest, żeby wrócić na swoje BS-y i pilnować swoich pozycji. Widzieliśmy, że w sytuacji 1 na 1 wygrywa pojedynek Bartek, zajęty BS. Wykorzystują to w 100% terroryści. No tam na pewno poszło info od Bartka, że BS jest czysty, że można sobie ze spokojem na niego wejść. No i bez straty tą rundę przegrali. Tutaj teraz pauza dla graczy Bety, to Bienus, któremu chyba podskoczył ping.
ale chyba też już jest wszystko ok. Widzę, że ping spada. Odpauzowali gracze bety 5 do 2, nadal prowadzą. Przegrali tę ostatnią rundę, ale nadal mają pieniądze, ale mogą sobie spokojnie zagrać rundę na fullu. No ale tych pieniędzy już coraz mniej. Dlatego też ta runda ważna dla jednej i dla drugiej drużyny. Zobaczmy, jak wyglądają fundusze. No, dużo lepiej u Tero. W przypadku przegranej jeszcze będą mogli sobie pozwolić, żeby następną rundę zagrać na fullu. No i to jest teraz dla nich szansa troszeczkę tutaj sobie ten wynik poprawić. W momencie, gdy wygrywają rundę, beta będzie musiała grać eko. Także no, jest szansa na doprowadzenie na 5 do 4. No zobaczymy, czy to wykorzystują. Na razie grają sobie ze spokojem standardem. Widzimy, jak próbują zająć Feniksa, łazienki, wszystkie pozycje ze spokojem, na razie sprawdzane. No i jest tutaj Dziemek. Ja jestem ciekawy, jak sobie w tej rundzie poradzi, bo wygląda na to, że tam jest sam na tym BS-ie. Teraz dopiero... Na razie, tak jak mówisz, na spokojnie. Z banku chyba. Nie, bank jest... Teraz dopiero jest rotacja. No tak, dwójka zawodników antyterrorystów na BS-ie, trójka na... No i to chyba na bomb ZA będą uderzyli gracze Epsilon. 35 sekund do końca, także tutaj Tao bardzo blisko. Zobaczmy, wychyla Tao, zabija kostę. Świetnie, tutaj Tao jeszcze ten Mołotow do banku, ten Nade, no to bardzo przeszkodzi na pewno zawodnikom bety. Jest frag od Bartka, ale dobrze, teraz ustawiony jeszcze Dziemek. Dziemek z jednym fragiem, czy będzie kolejny? Bartek wychyla, jest frag od Bartka jednak. No uruchomił tę AWP swoją, Bartek. Na to czekaliśmy. No ważny frag. Przewaga po stronie Epsilonu, zobaczmy. Jak to się skończy? Czy jeszcze będą w stanie to odbić gracze bety? Space Cowboy już od banku, LKN tutaj od schodu. Poleciał Mołotow, no tam wykurzył Wolforta. No i zabija go Space Cowboy, ale zaraz jest refrag od Fate'a. LKN-o, sam na dwóch, bardzo ciężko, bomba tyka, wychyla LKN-o, pada Fate i teraz jeden na jeden. Bartek czy LKN-o? Bartek, jednak Bartek! Nie wiedział LKN-o, gdzie się Bartek schował, on wykorzystał to w 100%, także wygrywa tutaj ten jeden na jeden. No i to jest to, o czym mówiliśmy, że jest 5 do 3 i eko nam zagrają antyterroryści 1900-4200. No tak, tak musi być. LKN, jedyny zawodnik, który tak naprawdę mógłby grać. No może sobie się pokusić o ale kupuje sobie tylko Digielka i Kewa. No i grają jest szansa. Antyterrorystów. Oni na Diglach, Patryk, są całkiem mocni. Oni już nam pokazali w drugiej rundzie, że jak mają pistolety, jak mają podlary, to mogą wygrywać. Ale tymczasem LKN wychyla na monster, tam celowany Bartek. No i Bartek znów ładnie tutaj otwiera nam rundę. Jest frag od Devo, jest frag od Wolforta. Ach, lecą te fragi dla Epsilonu, teraz jeden po drugim. Patryk, czyli Dziemek, zostaje sam na pięciu. No już tutaj raczej nic nie będzie mógł zrobić. Czeka jeszcze na jakąś broń, tam skrada się Devo. No i Dziemek nie daje jednak rady. Devo lepszy. I to jest już czwarta runda dla Epsilonu. Trzecia runda wygrana pod rząd. Także po tych pięciu wygranych rundach przez BT, teraz przyszedł czas na Epsilon. Oni teraz mają swoje momentum, oni teraz grają troszkę lepiej. No, mimo tego, że tutaj mieliśmy eko, widzimy, że Space gra tylko na Macu. No, ciekawe zagranie. Ja myślę, że tutaj no, trzeba było już raczej pomyśleć o tym, żeby sobie kupić Kevlar bez hełmu. Nie ma hełmu. Czyli bardzo mało pieniędzy miał w takim razie. No ale mądrze zagrali to poprzednią rundę terroryści. Widzieliśmy, Wolford dobrze plecy pilnował od Feniksa, tam naprawdę no, nie było jak zaskoczyć terrorystów wchodzących na BSB. Bardzo pewnie wygrana runda i to co, o czym mówiliśmy wcześniej, jest 5 do 4, czyli te dwie rundy teraz. Oj, teraz bardzo dobre granaty na B, Patryk, ale... tam poleciały mołotowy, tam poleciały flesze, nejdy, wykurzeni właściwie tam z tych toksyków też gracze bety. No i mamy wejście. Te smoki teraz będą wbijać, zobaczmy. Kosta, od niego tutaj będzie dużo zależało. Kosta w pierwszym fragie, Kosta z fragiem numer 2, teraz dopiero zabity przez Wolforta. Musi jeszcze podnieść paczkę, ależ teraz Wolfort zabija Venusa. No, no i Bartek, który kasuje LK, no 2 na 1. Ważny frag od Bartka i on tu chyba się spodziewa, gdzie jest ostatni z antyterrorystów. Nie, chyba nie do końca, ale gdzieś tak właśnie, no, gdzie się czai ostatni antyterrorysta, jest pojedynek Bartka, a Bartek już po głowie walczy z Dziemkiem. No i teraz taka wymiana tutaj, wygrywa ją Dziemek i tutaj mamy sytuację 1 na 1. Devo kontra Dziemek, paczka na drugim BS-ie, także tutaj jeszcze Dziemek będzie musiał troszeczkę przerotować. Devo chyba... Taka dość ryzykowna no, decyzja. Standardowa Devo, zostawił bardzo Bartka, pozycja. Zostawił kolegę, pobiegł na ten drugi bombsite. Bartek musiał sobie radzić sam, nie dał rady. No i teraz Patryk jeden na jeden z Devo.
Devo ustawiony całkiem nieźle. No musi do niego przyjść Dziemek. Dziemek się no zbliża, ładnie, jednak Devo. Jednak dobrze wcelowany. Widzieliśmy, że spodziewał się, że właśnie z tego miejsca wyleci mu przeciwnik. Ważny frag już jest 5 do 5. No i kolejne eko nam się szykuje u antyterrorystów. No, brakuje tych ale pieniędzy. Ale jak na razie, tak jak mówiłeś, te gwiazdy aż tak nie błyszczą. Myśleliśmy tutaj, że Costa, że może Bienos, że może Tao będą tymi liderami. Tymczasem po stronie antyterrorystów w drużynie Beta no jest Dziemek, no a w drużynie Epsilonu jak na razie Devo, no i ten Bartek z Avobom. No, dokładnie, no nasze gwiazdy nie błyszczą, ale ja myślę, że tu już poziom jest dość wysoki, naprawdę. Tutaj widzimy, że no, zawodnicy nie mogą sobie pozwolić na żaden błąd, bo od razu jest karcony taki błąd przez przeciwnika. Mamy... Słuchaj, tam ładnie przeskanował Space Cowboya, także otworzył rundę teraz dla Epsilonu. Już zrobił przewagę. Costa też mocno obity, tylko 30 HP na jego koncie. Gracze Epsilonu już tutaj wycofują na bombsite B, zajęli też sobie Feniksa. No a Epsilon cierpliwie czeka, powolutku zdobywają sobie kolejne tutaj fragmenty mapy. No przede wszystkim nie ma żadnego bezsensu wbiegania jakichś raszy. Ależ teraz Bielius przeskanował tutaj Wolforta, no się zdziwił Wolfort. Bielius idealnie go wyczaił. Widzieliśmy dobry skan, no ale tak czy inaczej będziemy mieć tutaj wejście. Nie, to miał być fake, ale tam dobra kontrola przez jednego zawodnika antyterrorystów i tak naprawdę wiedzą, co się dzieje. Bartek znowu, bardzo piekielnie ważny frag od niego teraz na środku. Costa co prawda już podniósł kałach, ale ma tylko 30 HP. Spodziewają się terroryści, że właśnie tutaj będzie wychodził. No i Costa już leży. LKNO zastanawia się chyba. Widzieliśmy, że też nie wiedział, gdzie będą nam wchodzić tero, ale to jest tylko 18-17 sekund. No muszą się spieszyć. Jest dobrze sterowany Bartek. Bardzo tam jeszcze Bielius. Jest frag od LKNO i mamy sytuację 2 na 1. 10 sekund do końca rundy. Jak to rozegrają terroryści? Oni muszą kłaść paczkę. Tam jeszcze LKNO za tym samochodem biega. Wymieniają się. Zdążył zabić LKNO i jest co? I jest LKNO, ależ to zrobił, ależ to wykierował teraz LKNO. No w szoku terroryści. Jego runda. Ale się z nim zabawił tam na tym BS-ie. Niesamowicie teraz ugrana runda przez LKNO. Mamy 6. Ale to jest Patryk, kolejna sytuacja 2 na 1, którą przegrywają gracze Epsilonu. Na pewno będą sobie pluli w brodę. Ale świetnie. Najpierw przegrali z Dziemkiem, teraz przegrali z LKNO. No ale to jest wynik tylko i wyłącznie świetnych umiejętności tych zawodników w czwartym etapie. Świetnie zagrał LKNO, po prostu jeszcze tam widzieliśmy, jak próbował zabić tego zawodnika i naprawdę mało brakowało tego zawodnika, który kładł pakę. Niesamowicie zagrał teraz LKNO, naprawdę wielkie brawa do tego zawodnika. Pokazał się z bardzo dobrej strony, no i wygrał tą rundę 6 do 5. Terroryści po raz kolejny. Prowadzi Beta. Tak, terroryści po raz kolejny. Takim standardem to tak naprawdę widzimy cała mapa zajęta. No nie dadzą tutaj się skrócić na pewno zawodnicy Tero. No i będą powoli próbowali tutaj zająć Feniksa, może troszeczkę łazienki. Tymczasem antyterroryści, no agresywnie. Mamy frag za frag, Bino zabija Tapczana, a Fate zabija Patryka. No jest 4 na 4. Tao ewidentnie pod formą, jak na razie tylko 3 fragi na jego koncie. No nie tego się spodziewaliśmy po Tapczanie, który tutaj nam niejednokrotnie, czy to w subkapie, pokazywał świetne akcje. Ale jest Bartek! No i Bartek z długiej wyciąga kostę, robi przewagę swojej drużynie. Już tutaj reszta zawodników chyba będzie pod ten bombset A jednak atakowała. Muszą wyjść przez tego smoka z Feniksa. Tam jest Bienus, ależ chyba niepotrzebnie Bienus tak wychylał. Dalej jest LKNO jeszcze na BS-a. LKNO bohater poprzedniej rundy. Pędzi tam do niego Space Cowboy na pomoc, rzuca Nade'a. Zobaczmy, czy da radę LKNO. Tam celowany Devo, jest jednak frag od Devo. Zobacz Patryk, jest 3 na 1. Halo? Ale zobacz, jak mało HP ma cała trójka zawodników Tero. No, Devo 6, Fate 16. Może być? Wolfort 10 HP. Tak? No to, i Space Cowboy, no, gdyby to wiedział, to chyba nie gra była WP-ą, tylko no, karabinem. No, to trzymajcie, cześć. A mimo to on próbuje to odbić właśnie AWP-ą. Zobaczmy. Space Cowboy już zrezygnował, już wycofuje. No gdyby on wiedział, jak mało HP teraz zostało zawodnikom Epsilonu. Wow! Podawał nawet zaskoczył na schody i sam się zabił, proszę bardzo. Wspaniale! No tak, ale oni wszyscy mieli bardzo mało HP. Gdyby Space Cowboy to wiedział, gdyby miał karabin, to na pewno by atakował, na pewno by próbował. No niestety tego nie wiedział. No i to jest runda wygrana przez Epsilon, także oddali jedną rundę swoim przeciwnikom.
No i znów wygrali, to zrestawało pieniądze graczom bety. Space Cowboy zachował AWP, no miał jeszcze dużo pieniędzy, mógł sobie kupić M-kę, no ale ta pozostała trójka zawodników, no niestety tylko pistolety, tylko kewlary. No ale oni już pokazywali, że na tym Echo, kiedy mają pistolety, mogą zagrać bardzo dobrą rundę. Może i tak będzie tym razem Space Cowboy wykorzystuje tą AWP, którą zachował, no i zabija Devo. 5-4 przewaga po stronie bety. Co teraz zrobią gracze Epsilonu? No zaraz się przekonamy. Widzimy tutaj dwójka już powoli na długą. Jeden z graczy w Feniksie, jeden jeszcze pod B. Zobaczmy, jak wyglądają fragi. Patryk 14. No troszeczkę nam tutaj zgasł zawodnik teamu Beta. Elkano 11-7, Bienus, Space Cowboy 6-4, Costa. Po drugiej stronie Bartek 12 fragów, no i on to rzeczywiście w tym Tero gra bardzo, bardzo dobrze. Ta AWP tutaj robi takie bardzo ważne fragi. Devo 11-7, Wolford Fate 7-3, Tapchan, Bartek po raz kolejny otwierający tutaj, Costa się chyba nie spodziewa. O, Fate chyba tam chciał kosuwerkę, ale mówi nie, nie warto ryzykować. I oczywiście, że nie warto, bo tutaj jeszcze Bienus walczy z Diglem, ale tylko jeden frag od niego i mamy sytuację 3-2. Bartek z AWP, 2 kałach już wchodzą na BS-a, LKNO. Mogłoby być lepiej. Wyskoczył tam na sam środek, co prawda jeden frag od niego, ale widzieliśmy, że on potrafił już kombinacyjnie zagrać i tutaj chyba mógł zachować się troszeczkę lepiej. Tapczan kładzie... No nie wiem, czy oni tam zauważyli, nie, że Space Cowboy wyszedł już na samochód. No bardzo sprytnie teraz Space Cowboy. Jeden na jeden z Fate'em, to jest dobra runda Fate'a. On już tutaj zabił dwóch zawodników. No i zabija trzeciego, jest Fate. Jest w końcu ta runda dwóch na jednego ugrana przez gracze Epsilonu. No bo wcześniej mieli z tym ogromne problemy. Jak już padł Tao, to myślałem, że to będzie kolejny taki gracz przegrany. Na tymczasem udało im się w końcu wygrać się. I pierwszy raz w tym meczu obejmują prowadzenie gracze Epsilonu 7-6. Ale zobaczmy, jak mało pieniędzy jest po jednej i po drugiej stronie. Także tutaj runda za dwa, można powiedzieć. Chociaż lepiej teraz. Nie, Echo grają na antyterroryści, także w żadnej lepszej tak naprawdę. No muszą tu wykorzystać Tero, jeżeli chcą odskoczyć. I jest szansa na odskoczenie na 2-3 rundy może nawet. No jeśli weźmiemy teraz na bombset B, no to byłaby idealna decyzja, bo ten bombset jest totalnie odpuszczony. Wszyscy zawodnicy właściwie biegną teraz na plecy graczom Epsilonu. Zobaczmy, Tao tutaj wychyla w Feniksie, daje radę zabić Devo, daje radę też zabić Tao. No i teraz właśnie no, Wolfrot jako pierwszy tutaj wbiega, no bo bombset jest czysty, bombset jest odpuszczony. Oni tutaj na spokojnie mogą sobie wejść, podłożyć bombę i po prostu poczekać na antyterrorystów. Wszystkie miejscówki sprawdzone przez Wolforta. Także tutaj wiadomo, że nic złego nie może spotkać terrorystów. Ja myślę, że będzie jakaś walka o broń. Taka runda bez historii, można powiedzieć. Dobrze dojechany Feniks. Próba tego skrótu, tak, dokładnie. Próbowali tam skrócić, próbowali ich dojechać, no ale dobrze byli ustawieni gracze Epsilonu. Oni wybrali sobie w tej rundzie bombsite B. No i to też była dobra decyzja, bo tam sobie weszli bez żadnego problemu. Czy tutaj Bienus będzie próbował zdobyć jakąś broń, ale tam zobaczono już przez terrorystów. No i Fate z łatwym fragiem. Wie, tutaj Dziemek zostaje sam, ale on nawet chyba tutaj nie będzie próbował walczyć. No i mamy 8 rundę dla Epsilonu. Ostatnia runda pierwszej połowy przed nami. Obie drużyny na fullu. Najlepsze jest to, że dwóch kapitanów drużyn, których wybraliśmy tutaj do stworzenia tych zespołów, na razie nam zamyka. Costa 4-11, Tapchan 5-10. Także grają identycznie tak samo. Ciekawe, czy to presja, ciekawe, czy to po prostu gorsze dni. No tak czasami bywa, że no, nie idzie tak, jak zresztą to pewnie wiecie po sobie, że to nie zawsze jest tak, jakby się chciało. Czasami po prostu się dostaje takie rzeczy, których no, nie powinno się dostawać co rundę. A tak po prostu jest. Tak czy inaczej, dobry mecz na razie w wykonaniu Epsilonu, bo mimo tego słabego początku, później coraz lepsza gra z rundy na rundę. Już mamy 8-6. Zobaczmy teraz taki sprytny fleszek tutaj odstał na galerii. Tam mogli sobie wyjść te zawodnicy z Feniksa. Zajmują sobie tutaj już te pozycje. Będą przygotowywali się powoli chyba do wyjścia na bombsite B. Tam Fate rzucił na balkon smoka. Poszły nejdy, poszły mołotowy, flesze. Czekają tam też gracze bety, dobrze ustawiony Space Cowboy. Zobaczmy, czy będziemy tutaj okazję do sfragowania. Już wchodzą terroryści, to jednak Fate fraguje jak pierwszy. Fate dorzuca kolejnego fraga, czy będzie jeszcze jeden? Nie, to Tao fraguje. No dobre wejście po raz kolejny. Epsilon przygotowany ze smokami, z fleszami, z mołotowami. No i to się udaje, Patryk. No to się udaje, no tutaj ja nie wiem, dlaczego na razie LKNO z Patrykiem nie próbują tak bardziej agresywnie tutaj zareagować na to, co się działo.
troszeczkę za mało teamplayowo, chyba zagrali teraz gracze CT. Mamy 9. rundę dla Epsilonu i to jest dla nich bardzo, bardzo dobry wynik. Dobra była odpowiedź antyterrorystów. Widzieliśmy, rzucili smoki, rzucili flashe, rzucili mołotowy. No, ale tak czy inaczej coś tam nie zagrało. Widzieliśmy Fate'a, który praktycznie wjechał sobie na samego BS-a, no i tam sobie poradził z dwoma zawodnikami. Jeszcze później pomógł mu Tao. Runda bardzo prosto wygrana. Zła obrona BS-a. No i brawa dla Epsilonu, to jest dla nich dobry wynik. No, a i to trzeba pochwalić Epsilon na to wejście, no to nie było przypadkowe, no te wszystkie mołotowy, te wszystkie smoki, widać, że chłopacy naprawdę poświęcili trochę czasu, żeby to sobie wszystko przygotować. No i się cieszę, że takie rzeczy właśnie wychodzą. Ja jestem ciekawy, jak to teraz będzie po zmianie stron. Runda pistoletowa, mega, mega ważna dla obu drużyn. Beta, jeśli chce tutaj się zbliżyć do Epsilonu, no musi tę pistoletówkę wygrać. A Epsilon z kolei, jeśli chce skoczyć, jeśli chce być bliżej zwycięstwa, to też na pewno tutaj będzie się starał z całych sił zapisać tę pistoletówkę właśnie na swoje konto. Tymczasem mieliśmy taki fake na bombsite A, ale nie wiem, czy to fake, no chyba udane, bo jednak tutaj widzę, że paru graczy przerotowało. Wszyscy przerotowali, zobaczcie, to totalnie odpuszczony BS, bardzo złe zachowanie antyterrorystów. To się dla nich źle skończy. Tapczan miał kontrolę, widział, co się dzieje, widzą, że nie wbiegają terroryści, że to był fake, no powinno iść info. No teraz walczą, jest frag od Fate'a, no i tutaj chyba w tej wymianie stricte skillowej lepsi jak na razie zawodnicy antyterrorystów. Z góry Tapczan, no i zabija no Patryka, no i tutaj LK, no i 1 HP i Devo no. Po rundzie. Jest Dev. Proszę bardzo, mamy Defa, Bartek ma Defa, także tutaj to też był przemyślany zakup. No i co Patryk można powiedzieć? Przerotowali rzeczywiście, popełnili błąd, no ale no, to no, idzie, byli... tak jak mówisz, skillowo. Wygrali zdecydowanie tutaj te skillowo, widzieliśmy jak padały fragi. No to runda powinna być dla Tero. No już mieli zajętego BS-a, wystarczyło dobrze się ustawić i wystrzelać. No bądź co bądź, antyterroryści muszą wbiegać na BS-a i odbijać paczkę. No nie zrobili tego kompletnie, przegrali wszystkie pojedynki. No i mamy 10-6 i to w dużo, dużo lepszej sytuacji teraz Epsilon. Tutaj przed meczem na czacie nasi widzowie pisali, że to jednak beta na papierze mocna, beta silna, beta tutaj pokaże, beta zmiecie. A jednak. I początek rzeczywiście można powiedzieć był... Tak, dokładnie. Był dla nich udany. Ale tak, załóżmy. Pod rząd wygranych rund. Ale to wszystko dzięki Patrykowi, Dziemkowi tak naprawdę, tak? Bo on tam ugrywał też niesamowite sytuacje. Teraz mamy wejście terrorystów na BS-a, no ale tutaj po prostu egzekucja. No poradzili sobie po prostu bez żadnego problemu. No tak, na eko to nie mają szans. Nie mają szans bez tych smoków, bez tych mołotowów. I ja jestem ciekawy, czy beta nam pokaże, Patryk, równie dobre wejście na bombsite B, tak jak to robił właśnie Epsilon. No, chyba Kosta trenował, nie? Z tego co wiem. Wiem, na pewno Team Sosny trenował, bo to mi się rzuciło w oczy. Nie wiem, czy Kosta też nie trenował. Też chyba trenował. Też chyba wydaje mi się, że tak. Że to był właśnie Team Kosty. Chyba tam Dziemka brakowało, chyba Dziemka tam u nich brakowało tak naprawdę. Do treningów, ale jak oni grali, przecież to na nich graliśmy, oni w trójkę chyba wtedy grali tego matchmakinga, to nawet na nas grali, to już na BNF. Kosta, powiem szczerze, no myślałem, że będzie w troszkę lepszej formie, tutaj jeszcze też widzowie mi dzisiaj pisali, że na naszym serwerze był właśnie, naszym aimowym był dzisiaj Kosta, no i miód niesamowicie, głowy wpadały, teraz jakoś, no nie idzie, nie wiem czym to jest spowodowane, może lekki stres, może to, że jestem prowadzącym w swojej drużynie, ciężko naprawdę mi to stwierdzić, no ale Koście, jak na razie rzeczywiście ten mecz się nie układa. Teraz 5-5 na spokojnie, już Team Beta. Jestem ciekawy, czy nam pokażą teraz dobre wejście na bombsite B, czy jednak wybiorą sobie bombsite A. Na razie tak rozbiegli się po mapie, wyczekują na jakieś skróty. No ale Epsilon po stronie CT jak na razie bezbłędnie. No obudził się trochę Tao, a Kosta cały czas, tak jak mówisz, na razie pod grom. 4 fragi na razie od niego troszeczkę mało. No i odbiera, że tak powiem, tutaj każda runda będzie odbierać już pewność zawodnikom Bety. Myślę, że tutaj bardzo ważna runda, jeżeli chodzi o psychikę dla nich, bo wchodzą, ale zobaczmy jak ustawieni są, a są ustawieni dużo, dużo lepiej. Co prawda teraz rozdaje Kosta, rozdaje też Bienu. No i mamy sytuację 2-2. Paczka już ląduje na BS-ie tutaj. O, ależ tutaj... Bienus. Co? Już po rundzie? Tak. Tam mi się wydawało, że jest jeszcze jeden zawodnik, a tymczasem Fate kończy rundę, no i to jest runda wygrana, słuchajcie, przez Epsilon, trzecia już. Tak, bo chyba wydaje się, że jeden z zawodników teraz kładł pakę i nagle zrezygnował z tego i zaczął się strzelać. I tam Fate wykończył tego zawodnika właśnie z BS-a, no i dlatego nam się skończyła runda. Aha. No.
No to, to naprawdę, naprawdę ciekawe. No tak powiedzieliśmy, to już myślałem, że się Beta przebudzi, że Kosta rzeczywiście i Bienus wezmą sprawę w swoje ręce, tymczasem popatrzmy no, na Fate'a. No już wie, co się dzieje. Biegajomy. Tak jest, dał info kolegom. Mamy już rotację na bombsite, a Space Cowboy wchodzi jako pierwszą. To jest sobie na pewno sprawdzi długą. Ale długą ładnie. Niech upada Bartek. Dalej jest tam jeszcze Fate, zobaczmy. Fate wychyla, jest frag, za Fate i Space Cowboy odwraca się tam jeszcze Fate. Dobrze, teraz Elkeno. Devos fragowany, jest 3 na 2. Przewaga po soliderów, jest frag od Patryka. Jest frag od Kosty. No i Wolford sam na 3. Czy Wolford da radę to odbić? Na Wolford z banku nie daje rady, Ciemek fraguje sam WP. No i Echo. Na Echo wygrali, ale to jest właśnie to, jak się odpuszcza BS-a. No niestety, nie można dać się dobrze ustawić terrorystom, to mieliśmy taki przykład, jak powinna być przez nich zagrana pistoletówka. No tutaj już ustawili się dużo, dużo lepiej. Tam ta rotacja, mimo że szybka, to jednak widzieliście, że Tero już dawno stało na BS-ie. Bardzo dobrze się rozstawili, nie dali szans tak naprawdę odbijającym antyterrorystom, którzy odbijali pojedynczo BS-a. No i mamy rundę Echo wygraną przez graczy Bety. Nie wiem, czy to już była pokpiona sprawa, czy o co tutaj chodziło. Mimo tego, że mieliśmy przewagę 5 na 4, bo przecież Fate sfragował jako pierwszy. Później wydarzyło się coś złego dla graczy Epsilonu. Mamy 7 rundę, ale to dobrze. Ależ tutaj wymiana między Patrykiem a Fate'em. Co prawda nie żyje Fate, no ale Patryk tylko 18 HP. Bienus kontroluje. Ładnie, teraz Bienus. Nie chcę, żeby tam żadnego skutku nie było. Wolford również fraguje. No i tak powiem szczerze, że trochę tarapaty terrorystów. Paczka, co prawda się, ale tutaj Nejda teraz dostał Bartek. Walczy tam jeszcze, nie może go trafić Space Cowboy. No i leży, jeżdżę, że Bartek i mamy po rundzie, nie! Jeszcze nam Kosta został, gdzie jest Kosta? Kosta na skowany na drugiej, ma AWP i to może być problem. Wolford na plecach i Echo za Echo. Wspaniale. Oj, na pewno będą żałowali tej rundy teraz. Ale co zrobił teraz Space Cowboy? Gracze Bety. Zemściło się to w 200%, można nawet powiedzieć, bo nie trafił Bartka, który miał 7 HP. Bartek zabija najpierw Space Cowboya, który uciekał w ogóle plecami odwrócony. Zabija jeszcze jednego zawodnika, który stał na BS-ie. No i mamy po rundzie. Zobaczmy, jak wyglądają fragi. Bartek 20, ależ tutaj przypierdzielił teraz tapczą swojemu koledze. Bartkowi. Na szczęście tylko. Na szczęście tylko lewym. Bartek 20, Devo 19, Fate 17, 12, Wolford Tao 8. Po drugiej stronie Patryk, czyli Dziamek 17, 13, RKNO 11, Bino Space Cowboy 9 i 7, Kosta. I Kosta nam się troszeczkę przebudził. Nie wiadomo, czy to nie będzie czasami za późno. Wrócimy do spotkania. No, wydaje mi się, że tutaj naprawdę, jeśli tak, Solid teraz będą bronić gracze CT. No oni nawet, zobacz Patryk, nawet mimo tego, że przegrali jako przeciwników, to potrafili zaraz się podnieść, zaraz wygrać tę rundę, kiedy sami byli na Echo. Ja myślę, że to świadczy tutaj o charakterze tej drużyny. Oni naprawdę walczą o każdą rundę, oni się nie poddają. No i to jak na razie też przekłada się na wynik. Teraz widzimy dobre wejście, tutaj szykują gracze Bety na bombsite B. Tam poleciały plecze, poleciały mołotowe smoki, ale jest od razu kontra. Space Cowboy przelatuje przez tego Mołotowa, wbiega na Devo, zobaczmy, daje radę go zabić, w czasie tapca nie dało po jednym fragu, jest frag od Dziemka, 2 na 3, bombsite jest zajęty, teraz Nate od Fajta, 20 śmiertelny, nie, udaje tam się uciec Space Cowboyowi. Poprosił Kosta o pauzę, coś tam jakieś problemy chyba znowu mają gracze Bety, może chcą przeanalizować sobie swoje taktyki, no Space Cowboy, nie wiem czemu on tak wybiegał teraz przez tego smoka. No, dużo takich zagrań bez. Tak, dużo takich bezsensownych zagrań z Space Cowboyem w tym rundzie. Tapczan i Fate kończą nam rundę. Ładne odbicie dwóch antyterrorystów, dwie bardzo ładne, dwa bardzo ładne fragi. O! Zdążą rozbroić na coś pewno się gracze Epsilonu. Ale trzeba pochwalić i Tao i Fate'a, tutaj naprawdę dwójkowo bardzo ładnie to zagrali. Ale to jest kolejna runda, którą bardzo dziwnie zagrał Space Cowboy tak naprawdę. Nie wiem dlaczego. No to wyjście przez tego smoka na środek? Nie rozumiem tego dziwne. Kompletnie, mimo tego, że miał 20 parę HP, także no nie jestem w stanie tego, co miał na myśli. Może chciał wylecieć, rozdać dwie głowy, no ale wydaje się, że na tym poziomie to już tak łatwo to wszystko nie idzie. O czym No mógł sobie przecież spokojnie poczekać Patryk. O czym przekazują się nasze gwiazdy, Tapczan i Kosta. No dokładnie, no mógł poczekać, mógł teraz nie wychylać. Bomba przecież już była podłożona.
dziwne zachowanie Space Cowboya, runda stracona i to jest, słuchajcie, tylko dwie rundy jeszcze brakują Psydonowi do zwycięstwa na overpassie, do tych upragnionych trzech punktów w lidze w czwartym etapie jest pierwszy frag od Fate'a. No Fate na pewno rozgrywa pięknie gra Fate, pięknie gra Fate w tym spotkaniu, naprawdę tutaj jest wielkim boostem dla swojej drużyny, naprawdę jest takim zawodnikiem, który potrafi i dobrze zagrać w sytuacji jeden na jeden i dobrze tutaj widzimy dużo otwierających fragów. Fate plus Bartek w drużynie Epsilonu, naprawdę bardzo dobre spotkanie. Zobaczmy w takim razie, bo Tapczan tutaj jeszcze wykańcza sobie dwóch zawodników w Feniksie. Wydaje się, że to już będzie chyba po meczu, słuchajcie, będzie 15-7, walczy nam jeszcze z Tekiem Costa, ale nie wiem, co by musiał zrobić, żeby tutaj wygrać. Myślę, że Fate go za chwilę... O, właśnie. No, nie daje rady. Ale Patryk, powiem ci naprawdę solidnie, naprawdę dobrze prezentuje się Epsilon, mocny, wyrównany skład. No słuchaj, oni przegrywali chyba 5-1 albo 4-1, gdzieś tam był 5-1, taki wynik. 5-1 przegrywali, był. Tak jest. Jest 15-7, także tutaj naprawdę od tego momentu zaczęli grać zupełnie inaczej, dużo bardziej skutecznie, a myślę, że właśnie głównym konstruktorem tego sukcesu jest Fate z Bartkiem, chociaż Devo też bardzo dobrze zagrał tak naprawdę. No mówię, także... oni naprawdę tutaj równo dobrze grają. No i teraz będzie takie rozpaczy na bombsite B. Jest jednak frag od Binusa, jest frag od Space Cowboya. Jakiś mały taki lag. Mały lag, tymczasem Binus tak, zabija z Nade'a, bo jeszcze Bartka. No i ta runda na tekach wygrana jednak, ten wjazd na bombsite B dobry. No i teraz Taos i Fate już zachowują broń, już nie będą odbijać. Nie spodziewali się takiego szybkiego wejścia, myślę, w ostatniej rundzie zawodnica CT. Nie było ani smoków, ani fleszy, ani no po prostu w szoku. Tak naprawdę tutaj zaskoczyli tą taktyką zawodnicy Bety i dobrze, bo runda dla nich 8-15, pewne wejście, szybkie dwa fragi. No i mamy jeszcze jakąś nadzieję dla Bety. Jeszcze tutaj chłopaki walczą, no musieliby ugrać jeszcze 5-7 rund, żeby doprowadzić do remisy, żeby ten jeden punkt sobie później złapać w tabeli. No ale zobaczymy, no kibicujmy, żeby to spotkanie trwało jak najdłużej. Wysoki poziom, ładne fragi, no dużo też klaczy. Fantastyczne spotkanie, tak. Naprawdę może się podobać. Zobaczmy teraz, grup tutaj jest frag od Bartka, frag od Wolforta, no ale zaraz są refragi. Dwa fragi od Space Cowboya, no ale Bartek sam WP, on tutaj nie da wejść. On na pewno będzie dobrze fragował. Fate zabija jeszcze dziamka. No i mamy sytuację 3-1. Space Cowboy czy Bartek, Tao i Fate. No ma ciężki orzech do zgryzienia. Space Cowboy, no sam chyba nie wie, co chce dokładnie zrobić. Mhm. On może chce tutaj, nie wiem, przeczekać po prostu. No chyba tak. Bartek tam już wcelowany. Poleciał flash. Jest koniec! Jest koniec! GG 16-8, także tak nam się skończyło tutaj to spotkanie, które było naprawdę kolejne spotkanie na wysokim poziomie. Wygrywa Team Epsilon. 16-8. Naprawdę, słuchajcie, czwarty etap, te meczyki to są po prostu miodzio. Ta liga będzie miodzio, na pewno będzie bardzo, bardzo zacięta rywalizacja. To, co teraz pokazał ten mecz, już prowadzili 5-1, przegrali jednak całe spotkanie. No, nic tylko czekać, Patryk, na kolejne spotkania, no, dodatkowo, jak się zaprezentują zawodnicy. Dodatkowo muszę wam powiedzieć, że jesteśmy też na dobrej drodze, żeby zawodnicy jeszcze dostali od nas na lanie dodatkowe nagrody w postaci sprzętu. No ale to nie będziemy tego zapeszać, bo jest taka możliwość. Także oprócz kontraktów, oprócz oczywiście koszulek, tam tych wszystkich rzeczy takich... takich czysto organizacyjnych. Jeszcze dodatkowo jest możliwość, że prawdopodobnie dostaną trochę sprzętu od nas komputerowego. Czemu nie? Ja myślę, że tutaj naprawdę jest o co grać i to widać, że zawodnicy rzeczywiście bardzo, bardzo poważnie do tego podchodzą. Tu się wszystko może jeszcze zdarzyć, to jest dopiero po pierwszym spotkaniu tych spotkań. Zobaczymy jeszcze 28. Także naprawdę no, tutaj może się wszystko wydarzyć. Będzie na pewno co oglądać. Także nie ma co. Nie no, spotkanie super. No jest...